Szanowni Państwo, dziś spotykamy się w Radomiu pod pomnikiem mordowanych, powieszonych pracowników Polskiej Fabryki Broni w Radomiu. 14 października 1942 roku Niemcy powiesili 26 pracowników Fabryki Broni za to, że ów pracownicy pomagali Polskiej Armii Krajowej, między innymi produkując części do Wisów, do karabinów. To tyle ode mnie, ponieważ nie chciałbym przedłużać i chciałbym oddać głos Karolowi. Witam wszystkich z Radomia. Jesteśmy dzisiaj, tak jak nadmienił Damian, pod pomnikiem pracowników Fabryki Broni, bestialsko, zbrodniczo powieszonych przez Niemców 14 października 1942 roku. Pomimo, że Fabryka Broni właściwie już od końca września 1939 roku i jej pracownicy byli zmuszeni wznowić produkcję i produkować na rzecz niemieckiego Wehrmachtu, to jednak ściśle współpracowali z polskim podziemiem, z ZWZK, produkowali dla polskiego podziemia, tak jak nadmienił Damian, części do broni, amunicję i w wyniku potyczki oddziału ZWZK z żandarmerią niemiecką Niemcy weszli w posiadanie właśnie tych części, ujawnili fakt, że części te zostały wykonane przez pracowników fabryki. I później z pełnym bestialstwem dokonali tego zbrodniczego mordu, wieszając 25 pracowników Fabryki Broni. Chciałem powiedzieć, że postępowanie Niemców na ziemi radomskiej nie było tutaj żadnym kuriozum. Od samego początku, już od września 1939 roku, Niemcy wsławili się, w cudzysłowie, na ziemi radomskiej mordami. Rozpoczynając od bardzo sławnej zbrodni w Ciepielowie, gdzie w dniu 9 września oddziały niemieckiego Wehrmachtu, który chciał uchodzić za taki rycerski, za postępujący zgodnie z konwencjami dotyczącymi jeńców wojennych. Więc żołnierze tegoż Wehrmachtu w bestialski sposób rozstrzelali 300 polskich jeńców wojennych, wycofujących się po bitwie pod Iłżą. Już 9 września, tak jak mówię, Niemcy zaznaczyli na ziemi radomskiej po prostu swój prawdziwy charakter, pokazali, na co ich stać, pokazali, że nie cofną się przed żadną zbrodnią. Proszę Państwa, ta gorzka refleksja na temat Niemców, na temat tego, do czego doszło podczas II wojny światowej i okupacji, wynika w znacznej mierze z powodów, z pobudek osobistych. Jestem wnukiem żołnierza kampanii wrześniowej, który po bitwie nad Bzurą dostał się do niemieckiej niewoli i przez 5,5 roku był więźniem niemieckiego stalagu za trwanie przy polskości, za patriotyzm i za niezłomną postawę. Niestety w niemieckiej machinie terroru, mówię niemieckiej, ponieważ używa się często eufemizmów, mówi się tutaj o jakichś beznarodowych nazistach. Pamiętajmy, nie ma niczego takiego. Te zbrodnie obciążają właśnie Niemców, bo jeżeli bylibyśmy to zakwestionowali, no wówczas niedaleko do takiego kuriozum jak polskie obozy śmierci, gdzie niektórzy ludzie uzurpują sobie prawo do mówienia o takich polskich obozach śmierci, podczas gdy, powiedzmy sobie szczerze, te obozy śmierci tworzyli Niemcy, tworzyli je na naszych okupowanych ziemiach i znaczna część ofiar tych obozów to byli rdzenni Polacy. Tak właśnie wygląda historyczna prawda. Też wiele zarzutów można usłyszeć na temat postawy naszego narodu i tak dalej. A należy pamiętać, że okupacja niemiecka była tutaj w Polsce jedną z najokrutniejszych w Europie. Na przykład zapomaganie Żydom
u nas groziła kara śmierci. Ta kara śmierci była często wykonywana. Często za tą pomoc ginęły całe rodziny. To nie przez przypadek najwięcej drzewek sprawiedliwych wśród narodów świata mają właśnie Polacy. Trzeba powiedzieć, że nasz naród w konfrontacji z brutalną hitlerowską machiną terroru wykazał się naprawdę bezprzykładnym bohaterstwem, oddaniem, bezprzykładnym poświęceniem. A pamiętajmy, że nie była to jedyna zła siła, z którą przyszło się mierzyć Polakom podczas II wojny światowej, w okresie tego wielkiego zamętu. Mieliśmy jeszcze sowieckiego diabła, który z równą bezwzględnością tępił polską ludność. I w końcu mieliśmy, proszę Państwa, ukraińskich nacjonalistów, a właściwie szowinistów, bo należy te dwa terminy odróżnić. O ile nacjonalizm oznacza miłość do swojego narodu, o tyle szowinizm oznacza nienawiść do innych narodów. I tu również Polacy byli bezwzględnie mordowani, często przy użyciu takich metod i środków, które samych Niemców potrafiły wprawić w zdumienie. Proszę Państwa, czasy II wojny światowej, czasy okupacji, są to dla naszego narodu bardzo bolesne wspomnienia. Te bolesne wspomnienia powinny nas wszystkich uczyć, powinny wywoływać refleksję. My akurat czujemy się spadkobiercami myśli Romana Dmowskiego, myśli, która była niezwykle pragmatyczna, która po prostu przede wszystkim na pierwszym miejscu zawsze stawiała dobro narodu. I myślę, że gdy współcześni politycy polscy będą się właśnie tym motto, takim podstawowym, będą się kierowali, to mam nadzieję, że uda się uniknąć podobnych sytuacji, podobnych tragedii, tragedii, które dotknęły bardzo dużą część polskich rodzin. Tutaj, proszę Państwa, z ziemią radomską wojna obeszła się szczególnie bezwzględnie. Oprócz działań we wrześniu 1939 roku, Niemcy tutaj na samym początku rozpoczęli od zbrodni wojennych popełnianych na tym terenie. Później teren miasteczek, miast, wsi Radomszczyzny opanowały niemieckie formacje policyjne, opanowała niemiecka żandarmeria. I tu, proszę Państwa, było równie koszmarnie. Tutaj mordowano całe rodziny, mordowano dzieci, mordowano starców, palono zabudowania. Następnie mieliśmy przejście frontu, mieliśmy na naszych terenach sowiecką ofensywę i tutaj, cóż, z tych biednych radomskich wsi, spod radomskich wsi często nie zostawał po prostu kamień na kamieniu. Wszystko, cały dorobek pokoleń ulegał zagładzie, ulegał zniszczeniu i zaprzepaszczeniu. Ludzie wracali do swoich siedzib i zmuszeni byli przez długie lata jeszcze po wojnie mieszkać w ziemiankach, zmuszeni byli do tego, żeby żyć w warunkach naprawdę niezwykle ciężkich. Tu również nie mogę o tym mówić zupełnie bez emocji. Akurat jeśli chodzi o rodzinę ze strony mojej mamy, jak również ze strony taty, to z dwóch tych budynków, z zabudowań, gospodarstw, nic po prostu nie zostało po przejściu tej linii frontu. Tu, proszę Państwa, może dziwić w kontekście tego, o czym powiedziałem, chociażby stanowisko niektórych środowisk odnośnie polskich odszkodowań, które słusznie nam się należą od Niemiec, i mam nadzieję, że rządzący będą stanowczo i konsekwentnie domagali się tego od rządu niemieckiego, ponieważ zwyczajnie to się Polsce i Polakom należy. Chociaż bez miaru niemieckich zbrodni na naszych ziemiach, popełnionych na naszym narodzie, popełnionych na mniejszościach narodowych, które zamieszkiwały Polskę, żadne pieniądze nie naprawią i nie odkupią. Ale o tym powinniśmy pamiętać, powinniśmy czcić naszych bohaterów, powinniśmy wychowywać młode pokolenie w duchu patriotycznym. I pamięć o tych ciężkich dniach nie powinna oznaczać nienawiści do innych narodów, nie. Ale ta pamięć powinna nas uczyć. Tutaj przypomina mi się pieśń o spustoszeniu Podola Kochanowskiego, który mówi, że
mądry Polak po szkodzie. Jeżeli nie będzie pamiętał, nową przypowieść Polak sobie kupi, że i przed szkodą, i po szkodzie głupi. Tego powinniśmy, proszę Państwa, za wszelką cenę unikać i kształtować w młodym pokoleniu patriotyzm i kształtować realizm w spojrzeniu na problemy, który powinien prowadzić do tego, że Polska będzie państwem silnym, niezależnym i bezpiecznym.